Dzień dobry, Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek z serii Piątkowy Chill Out? Oczywiście, że tak. Dzisiaj wrócę jeszcze do książki Edith Eger 12 lekcji, dzięki którym odmienisz swoje życie. Spodobał mi się wstęp do rozdziału 9. Kiedy Edith pracowała w liceum, ucząc psychologii, zdecydowała, że rozpocznie studia magisterskie z psychologii edukacyjnej. Pewnego dnia podchodzi do niej promotor i mówi: Edi, musisz zrobić doktorat. Ona odpowiedziała ze śmiechem: zanim zrobię doktorat, skończę 50 lat. Na co promotor odpowiedział jej: i tak skończysz 50 lat. Zobacz, jakie dosadne i mądre zdanie. Możemy to sobie rozwinąć bardziej i wywnioskować, że tak, taka jest prawda. I tak, pewne kwestie są niepodważalne i nie ma sensu stawiania oporu. A poza tym, co z tego, że człowiek kończy 30, 40 czy nawet 80 lat? Ma zatrzymać się w takiej stagnacji, w niedziałaniu, nierobieniu rzeczy, których być może o których marzył? Czasami sami ograniczamy się i rzucamy sobie kłody pod nogi. Często wątpimy i w ogóle nie mamy wiary w siebie i swoje możliwości. I zobacz, w ilu sytuacjach nie bierzemy udziału, wycofujemy się właśnie poprzez takie destrukcyjne myślenie, sami siebie blokujemy. I wielka szkoda, bo gdybyśmy nie wycofali się, nie bali i nie rezygnowali, zobacz, że życie i nasze funkcjonowanie mogłoby zupełnie inaczej wyglądać. Zatem musimy się zastanowić nad ograniczającymi nas przekonaniami, tak? Czy aby faktycznie mam rację, myśląc, że nie mogę czegoś na przykład ubrać, bo nie wypada. Czy rzeczywiście nie zapiszę się na kurs tańca, bo będę pośmiewiskiem? Czy warto wycofywać się z życia, kiedy można na przykład zapisać się na jakiś kurs, nauczyć się czegoś nowego, poznać nowych ludzi? I tak kiedyś w życiu ma coś kres, kończy się, ale to nie ma skazywać nas na nic, tak? A może być właśnie bramą do kolejnego działania, podejmowania innych czynności. Problemem jest też to, że bardzo boimy się ryzykować. Nie lubimy wychodzić z naszej strefy komfortu. Nie lubimy nieznanego, prawda? Wolimy tkwić w czymś nawet niewygodnym, niekomfortowym, ale znanym. Tłumaczymy sobie, że dobrze jest jak jest, bo nieznane może być gorsze, więc w jakim celu pogarszać sobie sytuację? Nie jest tak? Nie pójdziemy gdzieś, nie rozpoczniemy czegoś nowego, bo może się źle poczujemy, ktoś źle nas potraktuje. Doświadczymy zawodu, wrogości, obawiamy się. A tak, będąc w domu, w swoim kokonie, zupełnie nic się nie wydarzy i nie zmieni. No właśnie, nic się nie zmieni. I tu jest problem. Oczekując satysfakcjonującego życia, musimy wprowadzać działania, zmiany. Bez tego czeka nas nijakość i byle jakość. A jest tyle rzeczy, które mogą polepszyć jakość naszego samopoczucia, funkcjonowania. Kreatywność należy cały czas pobudzać, mózg cały czas odżywiać nowymi bodźcami i czynnikami. Nieużywany mięsień zanika, kurczy się i osłabia. I nie dopuszczaj do tego. Jeśli o mnie chodzi, to staram się stwarzać sytuacje, aby moje życie było interesujące. Wyznaczam sobie jakieś cele, aby działać, aby być aktywną. Regularnie wykonuję mapę marzeń i powiem Wam, że jestem w szoku, bo rzeczywiście mniej więcej co kwartał ją zmieniam i muszę modyfikować moje działania, bo okazuje się, że realizuję swoje postanowienia. Koniecznie namawiam Cię na regularne tworzenie mapy marzeń. Bardzo dbam też o relacje z moimi najbliższymi osobami, zaufanymi kobietami. Zaczęłam doceniać prawdziwe i wartościowe przyjaźnie i zauważam, że uzewnętrznienie się, otwarcie, takie zawierzenie, zaufanie, zrobienie przestrzeni dla bliskiej osoby bardzo mnie umacnia, ale też utwierdza w przekonaniu, że można ufać, że ludzie są dobrzy i niekoniecznie źle ci życzą. Wartościowe relacje sprawiają, że powraca wiara w to, że dobrzy ludzie istnieją, że możemy się sobą wzajemnie karmić. Poza tym ponownie miej to na uwadze, że kiedyś rzeczywiście skończysz 30, 40, a nawet i 90 lat. I nie ma co odkładać na później działań, spotkań, przyjaźni, marzeń. Ryzykowne,
być może, ale bardzo rozwijające, nie dopuszczające do tego, że ciągle się kręcisz w kółko. Nie kurczymy się w sobie, tylko rozciągamy, nie ograniczamy naszych horyzontów, tylko je poszerzamy. Zatem doświadczajmy, smakujmy, kosztujmy coraz to nowszego życia, wykorzystujmy swój potencjał i sam fakt, że jakiś cel w tym życiu jest. No po coś tutaj jesteśmy. Myślę, że po to, aby wykrzesać jak najwięcej, z pewnością, aby nie zastygać w bezruchu, w takim marazmie i stagnacji, zwłaszcza, że jest tyle możliwości teraz. Bardzo dużą rolę w braku działania odgrywa lęk, prawda? My po prostu często się boimy, nieraz myślimy, a co jeśli? I kreujemy różne scenariusze w naszej głowie i to nas tak naprawdę hamuje i blokuje. Strach otacza nas, bo krzywda i wojny mają miejsce. Zdajemy sobie sprawę z różnych niebezpieczeństw i tak naprawdę nikt nie da nam gwarancji bezpieczeństwa. Tylko, że można by żyć w tym ciągłym poczuciu zagrożenia i nieprzyjemnie i ciągle w takiej niewiadomej, ale musimy się zastanowić, który kierunkowskaz będzie dla nas pozytywny i wpływający z korzyścią na nasze zdrowie. Czy chcesz działać pomimo strachu, doświadczać i sprawiać życie bardziej satysfakcjonujące, czy też wolisz pogrążać się w ciągłym strachu przed działaniem, w ciągłej obawie i niepewności? Która strategia zagwarantuje Ci lepsze życie? Myślę, że wiesz, która. Ja wiem, że łatwo się mówi, a rzeczywistość jest inna. To znaczy, masz rację, że wcale to takie łatwe nie jest, bo tutaj należy wytężyć często nasz rozleniwiony i niewspółpracujący umysł. Musimy go nakierunkować na inny tor myślenia, wymusić na nim takie skupienie się na innych wartościach, na bardziej pozytywnych myślach w naszej głowie. Zwrócę Waszą uwagę jeszcze na słowa, które powinny dominować w naszej głowie, a których powinniśmy unikać. Takie słowa powstrzymujące nas przed działaniem, to na przykład nie potrafię tego zrobić, nie umiem tego zrobić, nie dam rady tego zrobić. Znajome, prawda? Pewnie niejednokrotnie pojawia się w Twojej głowie, w mojej również. Kiedy mówisz, że nie potrafisz, to uświadamiasz sobie, że jesteś bezradna. A to nieprawda. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Mówiąc nie potrafię, już z góry skazujesz się na to, żeby czegoś nie robić, bo zwrot nie potrafię zakłada już taką niemożność. Sama sobie stawiasz opór. Z góry wątpisz i nie akceptujesz, a nawet nie wierzysz w powodzenie czegokolwiek. Już z wyprzedzeniem stawiasz mentalny opór. Nierzadko też tak bardzo w to wierzymy, że nie będzie mowy o jakimkolwiek powodzeniu, bo właśnie sami mentalnie, przez własną blokadę umysłową, będziemy tkwić w przekonaniu i niemożności takiej bezsilności. I to, co musimy zrobić, to całkowicie pozbyć się ze swojego słownika nie potrafię. I na miejsce tego zwrotu wprowadzamy odwrotność, czyli potrafię. I pilnuj tego, jeśli złapiesz się na użyciu zwrotu nie potrafię, zastanów się, jakie myśli i uczucia pojawiają się w Twojej głowie. Zatrzymaj się i wypowiedz słowo potrafię. Myślę, że mózg natychmiast obierze inny kierunek i będzie szukał strategii, sposobu wyjścia z sytuacji. Czyli potrafię sobie pomóc, jestem w stanie to zrobić, dam radę. To jest naprawdę kluczowe, mimo że może to się wydawać i brzmieć naiwnie i bezcelowo. Bardzo podobnym słowem jest słowo próbować, próbuję. Zobacz, masz sytuację, kiedy mówię do Ciebie, proszę, nie używaj już zwrotu, nie potrafię. A Ty odpowiesz, okej, no dobrze, spróbuję już tego nie robić. I zobacz, że samo słowo już ma w sobie porażkę, bo już z góry zakłada niepowodzenie. Jak powiesz, spróbuję, to ja to zrozumiem, że albo to wprowadzisz w życie, albo nie. Że zakładasz różne okoliczności, w których to może nie dojść do skutku. I sama sobie dajesz taką taryfę ulgową, bo przecież nic na 100% nie powiedziałaś, nic mi nie obiecałaś, powiedziałeś, że spróbujesz, więc jesteś czysta i sama z sobą, nawet jeżeli z tego nic nie wyjdzie, prawda? Tak? Rozumiesz ten mechanizm? Słowo próba od razu skazuje się na porażkę, tak? Zresztą tak samo jak słowo nie potrafię, więc nie mówimy spróbuję, tylko tak, zrobię to, jestem gotowa, wybieram. I jeszcze jedno słowo z użyciem którego, a raczej nadużyciem, ja mam cały czas problem, za słabo uzmysławiam sobie to w głowie, mam na myśli słowo muszę.
Edith Eger tłumaczy, że musimy robić tylko te rzeczy, bez których nie będziemy w stanie przetrwać, takie jak oddychanie, spanie i jedzenie. Często teraz się słyszy stwierdzenie, nic nie musisz, a wszystko możesz. I tak jest, taka jest prawda. Nikt do niczego cię nie zmusi. Jesteś wolnym człowiekiem. Masz wybór, masz prawo podjąć swoją decyzję, kierując się swoim dobrem i intuicją. Dlatego słowo muszę zamieniamy na słowo chcę. Ja wiem, jak to brzmi, bo zabawne będzie to, jak powiesz na przykład chcę poćwiczyć. I mówisz to w takim momencie, kiedy masz lenia, jesteś bezsilna, nie chce ci się, jesteś zmęczona i niewyspana. A jak powiesz słowo nawykowe muszę poćwiczyć, od razu brzmi inaczej, prawda? Tyle, że wtedy należy zadać sobie pytanie, dlaczego ja chcę na przykład praktykować jogę? No bo chcę być zdrowa, mieć energię, aby nie doskwierały mi żadne bóle kręgosłupa i aby wyciszyć, tak, na przykład system nerwowy. I w tym przypadku już wiem, że nie to, że muszę praktykować jogę, tylko że chcę, bo chcę być silna i zdrowa. Widzisz różnicę? Czyli jeszcze raz powtórzmy, na co zamieniamy. Czyli zwrot nie potrafię na potrafię. Próbuję na zrobię to. I muszę na chcę. Jestem gotowa, wybieram. I teraz bardzo ważne, tak już podsumowując, kiedy mówimy coś, jakbyśmy byli do czegoś zmuszani, jakby ktoś na nas coś wymuszał, jakbyśmy nie byli w stanie czegoś zrobić, to w naszej głowie umiejscawiamy jako fakt dokonany. Tak to odczuwamy, sami sobie wmawiamy i tak też zachowujemy się, bo tak bardzo wierzymy w to i w tym utwierdzamy się. I to jest bardzo destrukcyjne i blokujące. I zamieniając te zwroty na te, które wcześniej podawałam, nabierasz wiary w siebie, w swoje przedsięwzięcia. Dodajesz sobie siły i gotowości na zmiany. Jesteś gotowa, chcesz, potrafisz. Słowa do przyklejenia nad biurkiem i do praktykowania w codzienności. Kochani, to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Co ty na to? Masz jakieś przemyślenia, konkluzje na temat tego, o czym mówiłam? Podziel się proszę swoją opinią, będzie mi bardzo miło. Przypomnę jeszcze o możliwości zapisania się na moją listę mailingową. Co jakiś czas wysyłam maila z moimi przemyśleniami, dobrymi myślami, intencjami kierowanymi właśnie do ciebie. Także gorąco zachęcam cię do zapisania się na nią. Link pod spodem od razu w opisie. Oczywiście bardzo uszczęśliwi mnie łapka w górę oraz subskrypcja. W mojej książce, którą już kończę, poruszam temat związany z tym, jaki wpływ myśli mają na nasze funkcjonowanie. Rozdział 17. Ja i moje myśli. Premiera książki już niebawem. Tymczasem wspaniałego dnia ci życzę. Pamiętaj o trosce i miłości do samej siebie. Otaczaj się dobrymi i wartościowymi ludźmi. Dbaj o kondycję zarówno psychiczną, jak i fizyczną. A wszystko inne będzie się układać po twojej myśli. Pozdrawiam cieplutko i do zobaczenia niebawem. Nina.